Dziś Echa Okolic z misją w Olsztynie. Dlaczego w Olsztynie? Dlaczego w olsztyńskim liceum? I co ma z tym wspólnego olsztyńska policja? O tym powie Państwu mój rozmówca, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Olsztynie, młodszy aspirant, pan Wojciech Adamczyk. Dzień dobry panu. Rzeczywiście gościmy w gmachu Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie, gdzie zorganizowana została wystawa fotograficzna, która prezentuje samochody, które uczestniczyły w wypadkach bądź kolizjach drogowych. Ma to bezpośredni związek z działaniami prewencyjnymi, które prowadziliśmy w okresie od 18 października do 22 października, które miały na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez zwiększenie wiedzy na temat tegoż bezpieczeństwa na drogach poprzez diagnostykę samochodów. Zachęcaliśmy tutaj wszystkich kierowców, aby wzięli udział w bezpłatnych badaniach najbardziej istotnych części podzespołów pojazdów, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Szacunkowo, ilu kierowców mogło pana zdaniem skorzystać właśnie z tej oferty bezpłatnego przebadania swojego samochodu? Na terenie naszego powiatu akces do udziału w tych bezpłatnych badaniach profilaktycznych zgłosiło 5 stacji diagnostycznych. Szacujemy, że około 100 kilkudziesięciu kierowców mogło skorzystać z tego typu zachęty. Liczymy się z tym, że działalność nasza na tym polu, która przewidziana jest perspektywicznie na wiele lat, będzie z roku na rok coraz bardziej popularna i tych kierowców będzie więcej. A od ilu lat jest prowadzona taka akcja? Tą akcję prowadzimy od 4 lat. W tym roku do współudziału włączyło się Starostwo Powiatowe, ściśle mówiąc Wydział Komunikacji, który pozyskał różnego rodzaju gadżety dla wszystkich tych, którzy bezpłatnie przeprowadzali badania na stacjach diagnostycznych. Ta sama wystawa, którą w tej chwili oglądamy, była również zorganizowana w Wydziale Komunikacji. Jaki cel ma ta wystawa? Dlaczego w liceum? Jak zawsze obraz przemawia do wyobraźni kierujących. Każdy, kto miał okazję zobaczyć te zdjęcia w Wydziale Komunikacji przy okazji załatwiania zwykłych czynności związanych z rejestracją pojazdu bądź każdą inną, która się właśnie w Wydziale Komunikacji dzieje, mógł zobaczyć te zdjęcia i jakby ocenić na własne oczy, jak wygląda samochód, który brał udział w kolizji, wyobrazić sobie, co się dzieje w tym wypadku z kierowcą. Zamysł nasz był taki, żeby te zdjęcia również trafiły do szkół średnich na terenie powiatu. Dzisiaj, tak jak wspomniałem na początku, gościmy w liceum ogólnokształcącym. Gros pośród uczniów tej placówki jest w wieku, w którym mogą już uzyskiwać pozwolenia do kierowania pojazdami i właśnie dla nich ta wystawa została zorganizowana. Będzie skuteczna? No, z taką myślą tutaj jesteśmy. Młodzież z dużym zainteresowaniem przegląda się zdjęciom. Jest ona tutaj de facto już po zakończeniu naszej akcji. W tej chwili drugi dzień, będzie jeszcze przez kilka następnych dni. W dalszej kolejności będzie też w 2 innych szkołach średnich na terenie powiatu. I liczymy na to, że każdy z młodych ludzi, który zobaczy te zdjęcia, będzie brał do serca, do siebie i nigdy nie dopuści do sytuacji, albo chociaż pomyśli o tym, żeby nie dopuścić do sytuacji, w której będzie uczestnikiem takiego zdarzenia. Przekaz na zakończenie będzie bardziej uniwersalny, to znaczy skierowany nie tylko do młodzieży. Kierowcy, bądźcie ostrożni na drodze. Za rozmowę bardzo dziękuję. Rozmawiam z Wiktorem Leśniczakiem, uczniem olsztyńskiego liceum. Co sądzisz o tej akcji? Czy to do ciebie przemawia jako przyszłego, tak, kierowcy? No, ja się bardzo cieszę, że taką akcję w ogóle zrobili w szkole, bo wiem z doświadczenia, że dużo młodych właśnie kierowców nie uważa i przekracza prędkość. Na przykład w drodze do Obry spotkałem się, że mój brat, który jest 2 lata ode mnie starszy, jechał 130 km na tej, zdawałoby się, bardzo krętej drodze, więc ja się bardzo cieszę, że takie coś i uważam, że właśnie to da dużo do myślenia kierowcom. A czy jakieś dodatkowe pomysły, coś, co by jeszcze mocniej przemówiło, coś takiego w głowie ci się wykluwa, czy uważasz, że tego typu akcja zdjęciowa jest wystarczająca? Znaczy, no na pewno jest wystarczająca, do wielu ludzi to przemówi, jednakże no te... Jakby tutaj dać jeszcze w kilku zdjęciach na przykład ofiar wypadków i pokazać, jak to wpływa na ofiary wypadku, to by też troszeczkę bardziej przemówiło, no bo tak jest tylko samochód, nie? Samochód zawsze można odkupić.
A jak na przykład jest życie i na przykład jest paraliżowany do końca życia, no to tego już się nie odkupi. Więc jakby zrobić tak kilka zdjęć jeszcze z ofiarami tych wypadków, to by też przemówiło bardziej do młodych ludzi. Dziękuję bardzo.